jak ja się kłaniałem po tej drugiej części nisko, to ja się kłaniam teraz najniżej. Państwu 507-964-253, 507-964-253, u mnie jest 11 po parzystej. 22-11. Proszę Państwa, są takie sprawy, które są naprawdę bardzo proste do pojęcia. A nie, dlaczego ludzie tego nie rozumieją? No to jest banalnie proste. No na przykład, warszawska radna pani Magdalena Rogucka została członkiem właśnie odpolitycznionej Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej jest przy okazji, no taki przypadek, no, szefową gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwy-Kierwińskiego, pseudonim Tęgi Łeb. Zapis o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa znalazł się w umowie koalicyjnej obecnego rządu. No i pewnie dlatego zahaczono w porannym programie w Radio Z na ten temat, jak oni mówią, polityczkę. Polityczkę Koalicji Obywatelskiej, bardzo przez Państwa lubianą Katarzynę Lubnauer. Oto co powiedziała Lubnauer dzisiaj w radio, zahaczona o to odpolitycznienie Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Radio Z. Bardzo proszę, telekino. Jeszcze jedno pytanie. W umowie koalicyjnej jest zapis, że jednym z priorytetów będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. W takim razie dlaczego radna Koalicji Obywatelskiej, od niedawna szefowa gabinetu politycznego Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA, trafiła do spółki Skarbu Państwa, chodzi konkretnie o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, i nie musiała nawet zdać egzaminu? Czy powiem w ten sposób, nie znam kompetencji tej pani, być może je ma, w związku z tym proponuję pytać Marcina Kierwińskiego. No przepraszam bardzo, ale... Ale czy to nie jest takie klasyczne kolesiostwo? Ale ja, przepraszam bardzo, nie znam sprawy, w związku z tym nie będę komentować, być może jest to osoba o bardzo szerokich kompetencjach i dokładnie powinna tam trafić. Rozumiem, że też nie trafiła do zarządu, tylko rozumiem, że do Rady Nadzorczej, czyli która ma w imieniu, no można powiedzieć, właściciela, a właścicielem, jak rozumiem, jest państwo polskie, które reprezentuje rząd, reprezentować interesy w tej spółce. No, proste. Banalnie proste. Proszę Państwa, jak rządzi PiS, to nie ma demokracji, tak? A jak rządzi Platforma, to jest demokracja. Jak rządzi PiS, to wszystko jest pisowskie i jest złe. Policja jest pisowska, no wszystko jest pisowskie, tak? A jak rządzi Platforma, to wszystko jest w porządku. I jak zamiast tamtych, co ich PiS nominowało, Platforma daje jakichś swoich ludzi, to jest odpolitycznienie. No to jest oczywiste. To jest banalnie proste. Zawsze tak było. Zawsze. Jak rządziła Unia Demokratyczna albo Unia Wolności, Platforma, nie wiem, Unia Europejska, wszystko jedno, to jest odpolitycznienie. A jak rządzi PiS, no to przeciwnie, to odwrotnie. Zresztą akurat w przypadku tej miłej pani Magdaleny Roguskiej, internauci bardzo szybko się przyjrzeli, jakie ona ma kompetencje jako nowy członek Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. No i co się okazuje? W latach 2006-2018 jako radna dzielnicy Białołęka pracowała w następujących komisjach: oświaty, kultury i sportu, inwestycji i planowania przestrzennego, ochrony środowiska, w komisji statutowej i porządku publicznego. Ale ostrożnie, spokojnie, bo z finansami to ona jednak ma coś wspólnego. Pełniła funkcję skarbnika warszawskiej Platformy. No. Czyli jest bardzo dobrą kandydatką, bo jak nie ma żadnych kompetencji, no to ona też nie ma żadnych złych nawyków. Że tam egzaminu nie zdała, bo to też zostało podniesione, że nie zdała egzaminu. No to co z tego, że nie zdała egzaminu? Ludzie, dajcie spokój, no. Hołownia nawet nie wiadomo, czy maturę ma. Ja już mówiłem o tym. No on niby, że wykształcenie średnie, tak mu napisali, tak? Ale czy on zdał tę maturę? On tej matury nie pokazał. Niech on pokaże tę maturę. To wszystko miało być transparentne. Ja mogę pokazać swój dyplom, każdy. Nie ma problemu. Niech on pokaże
maturę i tyle. To się będzie nazywało wtedy, że mamy średnio wykształconego, no bo po maturze, no, marszałka rotacyjnego. A ta sympatyczna pani Magdalena, ona jako taki skarbnik, filolog, jest bardzo potrzebna w tym miejscu, bo ona to miejsce od razu odpolitycznia właśnie, jako kandydatka Platformy. Zresztą, jakbyśmy tak mieli według kompetencji te wszystkie funkcje, stanowiska i tak dalej, no to przepraszam bardzo, a jakie jest uzasadnienie dla Leszczyny, że ona została ministrem zdrowia? Bo kiedyś była u lekarza? Przychodzi baba do lekarza i dlatego? No. To jest generalnie taki projekt, że rodzina znowu będzie na swoim. Znaczy chodzi o rodzinę, nie o każdą. No, taką platformerską rodzinę, taką wybraną rodzinę. Pani Joanna z Warszawy jest z nami. Kłaniam się, pani Joanna. Dobry wieczór. Ciemność widzę. Znaczy nic nie słyszę. Halo, halo. No, ciemność. Halo. O! No ja pana Dobry wieczór, pani słyszę. Joanno. Teraz panią słyszę. Proszę mówić. No. Halo, dobry wieczór. Witam pana redaktora. Witam wszystkich widzów. Chciałam powrócić do tych barierek przed Sejmem. I po prostu obawiam się, że barierki to pan marszałek Hołownia wykorzystał po telewizji, a teraz nam zafunduje zasieki z drutu kolczastego. I to jest sytuacja taka, że Polakom to się bardzo źle kojarzy, bo my takich zasieków to mamy jeszcze bardzo dużo po okupacji niemieckiej. I chciałabym zaapelować do pana marszałka Hołowni, żeby po prostu nie szedł tą drogą. A to pani prawie jak pan Janek pojechała z tą okupacją niemiecką, że my mamy te zasieki po okupacji niemieckiej. Pani Co? Janno, ja Za sam jestem, ja ostro? już mówiłem o tym, ja sam jestem ciekaw, co on zrobi teraz z tymi barierkami. Czy przeniosą spod TVP na Woronicza z powrotem pod Sejm, czy Też się coś innego? zastanawiam. Boję się, że zasieki z drutu kolczastego postawią. Coś Obawiam się innego tego. wymyślą. W każdym razie nie, uważajcie na prowokatorów, naprawdę. Bardzo uprzejmie dziękuję pani Janno. Miłego wieczora, wszystkiego No, dobrego. dziękuję bardzo. Do To widzenia. jest taka informacja, którą ja znalazłem na portalu do rzeczy. To a propos tych zasieków i tego wszystkiego, o czym pani Janna mówiła. To jest poważna sprawa, tu nie ma się co śmiać. Straż Graniczna poinformowała, że w niedzielę na odcinku ochranianym przez Straż Graniczną Dubicze-Cerkiewne grupa migrantów, którym nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy z Białorusią, rzucała w stronę polskich patroli kamieniami oraz płonącymi konarami drzew. Jak podano w komunikacie, na szczęście nikt nie ucierpiał. Na nagraniu widać, jak jeden z migrantów rzuca płonącym konarem w kierunku polskiego strażnika granicznego. Konar rozbił się o ogrodzenie na granicy. Pamiętają państwo, co tam było gadane na temat tego ogrodzenia, że wał, że nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby nie to ogrodzenie, to... Czy marszałek Hołownia, mówiąc o stworzeniu systemu, który zaopiekuje się nielegalnymi migrantami, miał na myśli także takie osoby, czy ich również zaprosi do Sejmu? Tak zapytał na Twitterze były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Doświadczenia z przeszłości pokazują, że intensyfikacja ataków rosyjskich na Ukrainę może iść w parze ze wzmożeniem presji migracyjnej na granicę polsko-białoruską. Rząd powinien natychmiast podjąć decyzję o wzmocnieniu sił Wojska Polskiego i Straży Granicznej w tym regionie, napisał Mariusz Błaszczak. Na pewno państwo kojarzą, pamiętają, że tam przed Bożym Narodzeniem neomarszałek rotacyjny Hołownia zorganizował w Sejmie takie spotkanie świąteczne z potrzebującymi. No i tam wśród nich byli właśnie między innymi ci migranci z tej białoruskiej granicy. Co mówił Hołownia? On mówił na przykład tak: chciałbym, żeby to spotkanie było jasnym sygnałem, że polityka, demokracja to nie jest rzecz dla uprzywilejowanych. To jest rzecz, która w swoim sercu ma mieć tych, którzy są wykluczani,
którym się źle dzieje, a nie tylko dobrze. Żebyście poczuli, że naprawdę państwo was, przepraszam, nie mam innego słowa, przytula z całego serca, że jest blisko was. Tak mówił neomarszałek rotacyjny ze średnim wykształceniem na tym spotkaniu. Informacja, że marszałek Sejmu zaprasza do parlamentu osoby, które łamały polskie prawo, wywołała falę oburzenia. Marszałek zaprasza do Sejmu nielegalnych migrantów, którzy naruszali polskie prawo we współpracy ze służbami Łukaszenki. Kto następny dostanie zaproszenie? Delegacja włamywaczy, a może działacze Białoruskiej Fundacji imienia Emila Czeczki? Kompromitacja Hołowni. Tak stwierdził publicysta tygodnika do rzeczy Maciej Pieczyński. Ten apel byłego ministra obrony narodowej i wicepremiera Mariusza Błaszczaka, no dobrze by było, żeby ktoś rozsądny, jeżeli tam w ogóle tacy są, to sobie wziął do serca, bo szkoda tych chłopaków na tej polsko-białoruskiej granicy. Myślę o tym, że to jest ten moment, kiedy tam należy te siły wzmocnić, siły Wojska Polskiego i Straży Granicznej, ponieważ ci bandyci od Putina rzeczywiście zaczęli tak atakować Ukraińców, że wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z jakąś eskalacją. Tak patrzę, ile mam czasu do końca, czy zdążę. Adrian Zandberg powiedział dzisiaj w Polsat News, że ja nie ukrywam, że tutaj myślę dosyć podobnie, jak to przedstawiła w swoim stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka, bardzo krytycznie i źle oceniając to, co działo się w TVP za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mam wątpliwości prawne co do tej pierwszej ścieżki, którą pan minister Sienkiewicz wybrał. To była jego decyzja, ale ona wiązała się z ryzykami prawnymi, że będzie można ją w szybki sposób podważyć. A mi się wydaje, że to jest ważne, jeśli chodzi o te zmiany w telewizji publicznej, żeby one były trwałe, żeby to nie była kolejna przestrzeń, która przez kolejne miesiące będzie antagonizowała. Minister podjął decyzję. W Wolnej Polsce mamy taki mechanizm, że takie decyzje muszą ostatecznie ustać się w sądzie. Jak będzie, zobaczymy. Moim zdaniem ta ścieżka, która została obrana później, ta obecna, jest pod względem prawnym dużo mniej ryzykowna. Tu chodzi o likwidację, o to, że postawił Sienkiewicz w stan likwidacji te media. No tymczasem polski europoseł Andrzej Halicki w polskim Radiu 24 powiedział, że pół Polski cieszy się ze zmian, a drugie pół rozumie. I dodał, że to jest dopiero początek. Potrzebna jest ustawa, potrzebne są takie uregulowania, żeby kształt mediów publicznych był po pierwsze stabilny, żeby te media miały zdrowe finansowanie, racjonalne, żeby ta restrukturyzacja również była akceptowana. Oj, czyli zrobiliśmy skok na bak, a teraz mówimy, że nie, wy się w ogóle nie macie się czym przejmować, bo wasze pieniądze są w bardzo dobrych rękach. My trzymamy tę kasę i jej się nic nie stanie. Na pewno sąd to przyklepie, bo przecież mamy wolne sądy. Właśnie, kluczowe w tej frazie są dwa słowa, że my mamy i że te sądy są wolne. Ja przypominam, że jak mówił kiedyś Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecnie pan minister sprawiedliwości, Adam Bodnar w Radio Z w kontekście działań pułkownika Sienkiewicza wobec mediów prywatnych, mamy sytuację, w której przywracamy tę konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić. Taki znany miłośnik demokracji, przy okazji profesor prawa, pan Wojciech Sadurski w Gazecie Wyborczej przedstawił wizję trzech etapów tego rzekomego przywracania demokracji i praworządności. Jako pierwszy etap on oczywiście wymienił to, co się wydarzyło 15 października, czyli te wybory. Etap trzeci nastąpi, gdy stworzone będą już warunki prawne dla normalnego funkcjonowania demokracji,
porządnymi mediami publicznymi, uczciwą konkurencją między większością parlamentarną i opozycją, neutralną służbą publiczną, niezależną prokuraturą i sądami itp. A dziś jesteśmy na etapie drugim, który ma nas przeprowadzić od pierwszego do trzeciego. Czy da się tę drogę przebyć w sposób ładny, łagodny i niebudzący wątpliwości, a przede wszystkim praworządny? No tak, tak pyta pan profesor Wojciech Sadurski. Do udzielenia odpowiedzi na to pytanie posłużyły mu cytaty z takiego węgierskiego prawnika, do niedawna wiceprezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Andrasa Szajo. Praworządność, tak wywodzi ten Szajo, nie może w okresie przejściowym następującym po rządach autorytarnych polegać na drobiazgowym trzymaniu się litery przepisów prawnych, zwłaszcza tych wprowadzonych przez autorytarystów, bo w takim przypadku rządy prawa wyrodzą się w rządy przy pomocy prawa. A to nie to samo. Rządy przy pomocy prawa mogą być techniką sprawowania niedemokratycznej władzy przez autokratów. Taki ideał często jest autodestrukcyjny, tak pisze ten Węgier Szajo. W takim przypadku, konkluduje węgierski prawnik, poszanowanie praworządności blokuje środki przyjęte do przywrócenia rządów prawa. No i to przedstawia pan profesor Sadurski w Wyborczej, twierdząc dalej, że z czymś takim teraz właśnie mamy w Polsce do czynienia. To młodsze dzieci to nie będą tego wywodu rozumiały, bo nie miały tych zajęć, które myśmy mieli jako obowiązkowe. To mam na myśli to przygotowanie do tego takiego dialektycznego rozumowania, dialektycznego myślenia. My rozumiemy prawo tak, jak my je rozumiemy. I tak jak my rozumiemy to prawo, tak będziemy je egzekwować. To jest taka mądrość tego etapu. Ja nie wiem, czego wy nie rozumiecie. Starsze dzieci to na pewno rozumieją. One są wychowane w PRL-u i one wiedzą, czym kaczka wodę pije. Proszę szanownych państwa, to by było na tyle dzisiaj. Proszę pozostać z Republiką i niech ten wieczór będzie dalej miły. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.